drodzy, witam was dzisiaj bardzo serdecznie w South Parku, The Stitchcoft Truch. To będzie nowa seria na kanale, z którą będziemy sobie troszeczkę polecieli, bo chcę, żeby jakieś odcinki były też u mnie wrzucane, żeby nie było tak pusto, że same streamy itp. Więc co, sam jestem ciekaw tej gry. Gra ogólnie mnie zaciekawiła, bo widziałem ją też na internecie, dlatego postanowiłem, że też sobie ją nagram. No to co, lecimy z koksem. Ja nie będę gadał, jak będzie tutaj jakieś filmiki czy coś, bo nie chcę też przerywać. Ale macie na dole napis, będę czytali, ja nie będę tego czytał, mnie trochę gardło dzisiaj boli. Ogólnie chyba słychać po moim głosie, że chory w sumie jestem. Deep in the lands of Dara, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, and they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so powerful, the Drow Elf armies continue their attack. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elf can manipulate his man, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. No w sumie zapowiada się w sobie trochę fajnie. Chodźcie pierścieni. O, tworzymy własną postać, o, tego nie wiedziałem. Czekajcie. Jak będziemy jeszcze imię nadawali, to już w ogóle będzie beka. Czekajcie. Ej, to co murzynka robimy? Co to jest? Spray. Mogę chyba przechodzić do następnego etapu. Dobra, odcień skóry. Dobra, wziąłem sobie murzynka. Zde nie. Czekajcie. To jaki Indianin będzie. Dobra, zrobimy sobie jakieś może Indianina. Zielone kłaki mu zrobimy. O, dobra, tak może być, dobra. A co to jest dodatkowe? Cześć, stać, czy dodatkowa? Co to jest dodatkowe? Aha, że te takie. A dobra, czekajcie, zróbmy sobie może jakiegoś normalnego w miarę typeka. Niech będzie murzynek, ale... nic dodatkowych nie ma, główne tutaj bardziej. No jakie by ci włosy zrobić typie? Czarne, nie? No jak murzyn to... zielone! Byś w takich zielonych kłakach latał. Jakie to są jeszcze włosowate, ty? Co to jest? Nie no, my faceta będziemy robili, żadnej laski tutaj nie chcemy. Nie no, w sumie ten fryz najbardziej mi to odpowiada, ładny jest. Murzynek, no to co, żółte włosy murzynkowi zrobimy? Chyba ta, nie? Co, czerwone? Nie no, teraz będzie rudy jakiś. Ja bym mu zielony zrobił, to fajnie wygląda. Dobra, jedziemy z zielonym kij. Fajnie to wygląda. Zielone, to jakoś szatę trzeba mu zrobić. Jocho, czacha, mogę mu zmieniać kolory tej szaty? Możemy, ej, czekajcie. Wybierzmy sobie jakoś fajne tutaj ubranko, co my tu mamy. Na razie patrzę, to które mnie ciekawią. Ale nie widzę nic takiego, jakiegoś fajnego, ciekawego. Dobra, murzyn bejsbolista, czek, tam będzie taki. Nie no, tutaj nie będziemy już ci zielonego i bluzki robili. Czekajcie, tak, zróbmy mu czarny tutaj to. To takie pomarańcze, a to są jego spodnie, ta? Spodnie to nie, spodnie to niebieskie zróbmy. O, dobra, taki będzie miał t-shirt. Chociaż tu mógłbym mu zmienić kolor na pomarańczowy na przykład, co? Zobaczcie jak to. Co fajnie to wygląda, dobra, okej, mi to pasuje. Wybierz makijaż. Ej, blizna jakbyśmy mogli wybrać. O Boże, co to jest, ty fy. Czy w głównie jakiś. Nie no, naszym murzyn to nie może. Może mieć taką rysę. O! Coś dobra. Naszym murzyn będzie miał coś takiego. Jak go jeszcze nazwiemy. Nie, nie możemy. Nie no, murzyn nasz nie nosi okularów. Nie, to jest taki prawilny murzynek. Dobra. Dobra, zakończ. Git, dobra. Czyli może ci przenieść do wybranej flagi szybciej. A, dobra, South Park. Jesteśmy w miasteczku już. Polecimy sobie w sumie trochę na oko z czasem, bo nie mam nic włączonego. Ale tak w pół godziny odcinek chciał w sumie zrobić. Ale w sumie czekajcie, sam sobie załączę. A, my się dopiero wprowadzamy, tam? Ja szkoda, że możemy naszego murzynka nazwać. Bambo byśmy go nazwali. Czekajcie. Czasu. Dobra, w miarę jakoś czas może zmierzę. Ej, nasi rodzice też są różnami. Lol. A jakbym zrobił białego, to co, nasi rodzice byliby też chyba, nie? Znaczy od koloru skóry zależnego. Sure.
sweetie? Hun, you all dressed? Nie, jestem nago, mamo. Czemu nas jeszcze ma zielone włosy? I know it's a big change for all of us, but za nie mówił z wrażenia. Remember why we moved to this quiet little mountain town? Spokojnego. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Może wyjdziesz na dwór. No. Ryan, get outside and play, son. Like, no, idź na dwór, idź. Pieprzej z domu, nie chcemy cię. Pieniędzy. No kurwa, idziemy. Znaczy ten, na panie za pieniądze. Yeah, we love you too. A czemu nic nie mówimy? Halo. Mogę chodzić, dobra, nowe zadanie. Lol, dobra. Tak się bije, dobra. O lol. Nasz mrużnik jest nieuchowany. Albo otworzyć spacja. Dobra, a jak wyjść? Tak, dobra. Czasy coś tu jest może? Jak on skacze, jak szalony. Nic nie ma, tu nic nie ma, czekajcie. Podłożki, jakieś wibratory to pewnie są. Tutaj nic nie ma też. Zobaczcie, jakaś dziura na myszy. Halo, 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 co to jest? No nie staraj tam, tylko za... jak to się zbiera? Halo. Kartka z baseballistą. Gotówka. Wow! Ty zajebista. Już mi się ta gra w ogóle podoba. To nic nie ma w tych kartonach. UPS, ciekawe ile zapłacili tej firmie. Co to jest? To nic nie ma chyba, nie? Nie, z tego co widzę, to już nic nie ma. O, tak mogę jeszcze speedować, dobra, nice. Dobra, to co, wychodzimy, nie? Co my tu mamy? Trzeba cały dom przeszukać, zobaczyć, czy coś tu jest. Ej, to będzie piękna seria. Ej, nie, mamo, no proszę o drzwi. Zbudowaliśmy te drzwi. Nasrał mi tu, nasrał. O, na te drzwi, dobrze. Tu jest otwarte, cztery zamknięte. O, tu jest otwarte, co tam mamy. Łazienka, żebyś matka się zaraz lekła. Ja wiesz, że nie ściągnąłeś spodni. No to grubo, ty. Stara gąbka. I zabrze biała rurka. No nie ma nic. A to chyba takie musi być ten podzłocony. Gotówka 10. Chyba ta, chyba w takich rzeczach tego coś jest. A my nie jest. Nie jesteśmy wysoko. Co tu jest? Halo? Mogę wziąć prysznic? Mogę, lol. Lol, 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 lol. Dobra, już wzięliśmy prysznic. Dobra, no, potopimy naszych rodziców. Dobra, idziemy stąd. Tu już nic nie ma. Co to jest w ogóle? Dobra, idę stąd. A jak mam stąd? Halo? Halo? A jak mam stąd wyjść bez kit? Halo? Aha. Dobra, no dobra, jakoś dałem radę. Okej, dobra, idziemy stąd. Może na dół zajdziemy. Dobra, ja chcę na dół iść, zobaczę co na dole jest. Hop, 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 skaczemy jakiś handel w ogóle. Siema ojciec, daj pieniądze, raz. Czemu, wyjdź wreszcie z domu po kolegów. I naprawdę chcesz iść na dwór z takimi włosami? Tak. A więc wyglądasz jak twoje włosy. Dobra, zamknij ryj ojciec. Co to jest w tej szafce? Peruka, kitki. Co, ojciec, nie obrażaj mnie, ja mam fajne, ładne włosy, proszę nie obrażać. Bo zaraz po kolegów zadzwonię, których nie mam. Gdzie mi na stole miałeś pieniądze mi gdzieś dać? Halo? Ej, czekaj, na pieniądze miałem mieć na stole. No halo, co to jest? Gdzie to są pieniądze? No coś tu... O nie, to jest pilot. Ej, no daj kasę! No na to poznaliście kolegów. Ty! Wyjebał nas! Wyrzucił nas z domu. Typa! Myślałem, że mi z buta zajeby zaraz. Pan ojciec! Otrzymałeś zadanie J, aby... Jak nas wypierdolaj. No oczywiście, no, tak trzeba robić. Pamiętajcie, jak będziecie mieli dziecko i dziecko nie będzie posłuszne, tak samo wypierdolaj. Idź kolego, ty na dół, dobra, idziemy do góry. Co tu jest? Halo, halo, o co ci wiesz? Na pewno coś tu będzie. Perułka i gotówka, okej, bierzemy wszystko, ukradniemy tutaj. Lol. Jakiś bałwan jest, w ogóle to mi nie jest zimno. Ej, ojciec, kurtkę mi daj, halo. Tu zimno jest, halo. Jak to tak to? Ale tu coś jest, proszę, widzę, że jest coś tu, dobra. Sold. Sprzedane. Sprzedał ktoś mój stary, dobra. Co mi tam nowe wyprowadź? Wprowadziłeś się właśnie do South Park. Twórca chce, żebyś wyszedł na dwór i poznał jakichś kolegów. No dobra, czyli to jest nasze zadanie. Mapę jakieś mamy? Lol, mamy jakąś mapę. O lol. Ej, duże to jest. Jak nam to pisze, co to jest posterunek poli. Pójdziemy ty. Chodźcie, pójdziemy na policję, ponieważ nas ojciec nie kocha. Co jest centrum kultury? Szkoła.
Aha, to już bym wziął do szkoły. Kościół. Bar jakiś. Wieża pokoju. Ratusz jest jakiś. Wiesz, że jeszcze mi ktoś pisze halo. Proszę uspokoić. Galeria handlowa. Co my tutaj mamy w ogóle? A to są jakieś dziwne domki, domki. Osiedle. Co to jest? No. A że to my tu jesteśmy, tak? Dobra, chyba tak, my tu jesteśmy. W takim razie są jakieś tory w ogóle. Ej, tam coś jest. Dobra. Co? Kanada? Aha. Farma i Kanada. Lol. Poczekajcie, bo widzę, mnie pisze. To jest ten, co właśnie mam od skina. To on akurat odpisze. To nie ma nic już, nie? Dobra, okej. Okay. Ekwipunek, co mam w ekwipunku? Nie, czy może jeszcze stara gąbka z rdzycia? Gdzieś możemy to w ogóle sprzedać? Mogę to zmienić jakoś? Wyposaż. Może lepiej nie, bo... Czekajcie. O fu, bla, a nie. Nie znam, jak to wygląda. Co to jest? Stara gąbka. I tak, już czas na kolejne szczepionka przeciwko też co. Kartka bejsbolisty. No właśnie, mówiłem, że naszym murzyn jest bejsbolistą. Dobra, idziemy. Poznać jakichś ziomków. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Kupa winu się tu. Halo, halo. Do policji, to siema. Czyli w sumie kogoś uratowaliśmy. Jesteś paladynem z gotika takiego? A ja znam... Ty, mamy znajomego, lol. Ej, to życie. Pięknie zakładkę kolekcji na stronie głównej, zobacz wszystkich swoich znajomych, okej. Okay. No dobra, ja chcę z nim pogadać. Skoro już się znamy, powinieneś porozmawiać z królem czarodziejem, wspominał o twoim... w zielonym domu. No dobra, okej, okay. To idziemy za nim, nie? A to już akurat odkryłem sam, no dobra, to lecimy za tym chłopakiem. Tu jest ten czarodziej cały. Ja chyba wiem, kto to będzie, ten gruby, nie? Jak on tam miał, nie pamiętam. Kadman, tak. Kartman. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Pokażę ci moją różdżkę. Przypomniało mi się, nie pomnij zabrać ze sobą rocznika. No. Kartman, chodź, pokażę ci moją różdżkę. Tam mi się mam o nie teraz. Jaka wyszkolona, ty. Ładnie, no to ładnie. Nauczona kultury. Siema, jestem. Jak ja wiedźmin. Witaj w królestwie Koopa coś tam. I czy to masz w swoim pokoju? Czy... Nie, to jest ogródek. Uluj. Wiecie. Ty, tu można bronię kupić, lol, dobra. Tutaj widzisz nasze potężne stajnie. No, no. Kota se kupimy i będziemy go ujeżdżali. A to jest ten, najpiękniejsza tańcenka w rancie. Ty Bezi, tu jest halo. Ja, siema Bezi. Co ty tu robisz, halo? No dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Co to jest? Porozmawiaj z Kartmanem, czekaj zaraz. Sorry, nie chciałem. Mi się wszystko myli. Być może słyszałeś o czynach. Dobra, ale ja chcę kupić te... Ej, miecz chcę, halo, halo, halo. Nie chcę się z tego dyskutować. Hej, miecz. Co, kto? Kto ci kazał? Tę kwestię dał mi wielki czarodziej. Przepraszam, ale wielki czarodziej kazał mi trzymać się dialogów. XD. No ale ten... Mogę coś kupić? Co to w ogóle jest? Dobra, jesteś teraz szczony, dobra, jesteś uleczony. Aha. Okej, okay, dobra. Co to jest, to nie wiem. Jaki obóz sobie wybudowali. Halo, halo. Dobra, idziemy do tego czarodzieja. Beli, spokojnie, uratuję cię tak naprawdę. Bez zerów. Kwiatek dla Beziego, okej, okay, dobra. Otrzymaliśmy nowy, ponieważ ludzie wszystkich krajów są wielkimi niebezpieczeństwem, potrzebują twojej pomocy, a zamiast go tu wprowadzić. Wiem, że jesteś podekscytowany, czas na twoje pierwsze zdanie, najpierw jednak zdradź mi swoje miano. Teraz będziemy imię robili. Imię twe brzmi, czekaj, go nazywamy. Bambok chyba nazwiemy, nie? Czy jak byśmy go nazwali? Kurde, jak go nazwać? Dobra, użymek Bambok.
Wprowadziłeś dekiel, zgadza się? Co? Wprowadziłeś dekiel? Nie. Na pewno chcesz zachować imię dekiel? Co? Nie. Dobra, Deklu, czas. Ej, halo! Co tu się dzieje? Jak ja bambo miałem być? Halo! Żyte. Halo, proszę mnie do niego wyzywać. Halo. Magiem. Kurde, to jest pytanie. Nie jestem złodziejem. Albo magiem, albo wojownikiem. Naszym murzynek. Kim będzie naszym murzynek? Dobra, że ja mam ogólnie ten układy z magiem Mikołajem, to idziemy w maga. Kartan mag. Tak wygląda wojownik, tak wygląda złodziej. Nie, halo, proszę mnie nie wyzywać. Nie wiem, no kuźwa, nie wiem kogo wybrać. Halo, dobra. Ichu. Dobra, zostaję magiem, okej, dobra. Czy na pewno? Pytalsko to wygląda. W sumie nie wiem, ja to wolę wojownikiem jednak zostać. Zawsze w każdej grasz tego wojownika. A jest tu mag Cartman. Mam maga Mikołaja. Dobra, nasz murzynek będzie trzymał oręż, pałę taką, róż, dobra. Hi, zostajemy wojownikiem, dobra. No halo, czy ja się nazywam... Jak ja się nazywam? Czemu ja się nazywam Dekiel? Halo. Że naprawdę mi się imię nie zmieniło, bo się obrażę zaraz i pójdę się zabić. Daj mi mieczoka. Wskazówki do twór sprzedaj. Dobra, czekaj, kupić co mogę, halo? Bronię. Ostrze wojownika. Ognisty miecz, tak? Chyba zapałka. XD. Czekaj, jak mogę wstać? A, tu się wstać. Mikstury. Ale ktoś wymyślił, zajebista jest ta gra, ty. Rękawiczki. Co to? Czy lansa, tak? Lansa to jest? Peruka. Tampony, dobra, okej, tampony. Jakie to mam tampony? Co to jest? Strampony. Co to jest strampon? Ja nie wiem, dobra. To weźmy sobie miecz. Dobra, kupiliśmy mieczek, mamy coś tu wstecz. Chciałem sprzedać, tylko ten... ja bym chciał coś sprzedać, halo. A jak mogę coś sprzedać? Czekajcie jeszcze, o, przepraszam. No tak, chcę właśnie. Ale ja nie mogę nic sprzedawać, tak? Dobra, chyba ja nie mogę nic sprzedać. Dobra, okej, spoko, jak mi nie? Dobra, teraz tak. Jak się w ekwipunek i... Dobra, ostrze wojownika. Ułóż mi, ta wypostać raz mieczek. Dobra, mamy Mieczysława. To jest... Wojowniczy hełm. Zrozumienia. Wojowniczy pancerz, wojowniczy rękawiczki obrony. Tego nie mogę was sprzedać. Śmieci, aha, czyli tych rzeczy się nie da sprzedać. No dobra, okej. No i dwóch znajomych mamy. Zadania. A to już mamy, nie? Ukończone, nie mamy jeszcze ukończonego. Ale no czy jak to? No przecież mamy już wszystko. Chyba, że musimy pójść ojcu powiedzieć, że ten światek dla księgi. Może czekaj, weź broń do ręki. Przecież mamy już tego, udało nam się aktywne. No jak da jeszcze aktywne? Coś mam iść na dwór, znajdź. Weź broń do ręki, korzystając z granat. Dobra, na razie kiedyś jestem za. Naucz się zdobyć broń. Świetny czas, by nauczyć się walczyć. Chcę, żebyś uchwycił swój nowy oręż i leżał podłożył. Chlepa pierwsza. Jaka solówka. Dobra. Co walimy, nie? Dobra, bo chcę się wyjść, ale dalej. Jak gardo się robi, halo? No okej. Aha, czy mogę tylko to robić? Co teraz? Halo? Jep. A, czyli tak to wygląda, dobra. A jak się zaś... Aha, dobra. Zrozumiałem, co, ale dobra, siła.
Jak się broń zaświeci, muszę go uderzyć. Aha, bo jak to się świeci. A, dobra. Dobra, teraz rozumiem, że to można kilka razy go bić. Dobra. Dobra, na pierwszy. Jep. Jep. Ale już tylko raz, dobra, okej. Okay. Czemu nas nie bije w ogóle? Halo, halo. Jo, mu walimy. No dobra, szkoda, że my te wiedźmy, żebyśmy tak latali, czy coś byśmy się bili. To by było już w ogóle fajne. Mi by się to podobało. Pięknie. A chyba zapóźnione. Nie, w sumie wyszło, dobra, okej. Okay. 96 mu ma dużo. Super weak, dude. I don't even want to think about what I just witnessed. Let's move on. Przejdźmy dalej. No dobra, okay, that's enough. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Glad it's your turn to attack. Jaja. Spacja. Prepare yourself. Szykuj się. Spacja muszę... Ła. No, no, I said protect. Protect your bow. Przytrzymaj. Aby wykonać blok, kliknij... Gdy pojawił się... A! No dobra. Wyszło mi? Wyszło mi. Oj, dobra, no się nas. Chyba gardę robić, okej. Okay. Pipi dupek, ja jestem, który mówię, że to pipa. Pipa. Dekiel użyj swoich zdolności wojownika. Ej, czy naprawdę ja na imię Dekiel, czy ja... Zdolności... Pipa 6... Dobra, walimy go pipą, nie ma co. Halo. What the fuck? Co to było? Czemu się uleczył? Halo, halo. Trzeba sobie 11 HP. Miał przed chwilą mniej. Znowu to źle zrobiłem. Aha, ja już się wtopiłem, dobra. Czekajcie jeszcze. Nie zdążyłem? Tak, zdążyłem chyba, nie? Fuck, nie zdążyłem bardzo zrobić. Dobra, jeszcze raz powiedzmy, nie mogę? No, aha, bo nie mam tego, dobra. Walim go, nie? Wow, jakie łombo combo, ty ile HP mu zabrałem. Dobra, poszło blok, ładnie poleciał nam. Dobra, jeb łombo combo, jeszcze raz, dobra, się HP, dobra, no to wygrywamy z nim tą walkę. Przecież garny robię, halo, co się dzieje? Dobra. Dobra, i padasz, śmieciu, żyjesz. Dobra, wygrałyśmy to, nice, pięknie poszło. Zajebiście, stary, zrobiłeś normalnie. Bram, giel, aha, Dobra, dobra, udowodniłeś swoją wartość, Deklu, wejdź teraz do namiotu, pozwól ci obejrzeć relikty. Ale naprawdę ja mam na imię Dekiel, halo, halo. Ja przyjemnie inaczej chciałem się nazywać. Czy gdzieś tu gdzieś moje imię, halo? Wiek? No dobra, płeć mężczyzna, 9 lat, poziom ok, związek wolny. Właśnie, wiem też mojego imienia napisanego. No dobra, nie wiem, czy my tak mamy na imię, czy po prostu on nas tak wyzywa. Dobra, nie wiem. Może wy mi napiszecie w komentarzach, bo ja w sumie sam nie jestem do końca tego. Dobra, chodzimy tam do środka. Przymiot niekończącej się wojny pomiędzy ludźmi i elfami relikty, dla których obie rasy gotowe są poświęcić życie. Co tu mamy? Kijek prawdy. Oluju. To ładny kijek prawdy. Nie dalej jak 2 dni temu odebraliśmy kijek elfom, nasze królestwo chyliło się ku kopkowi, ale nie zdążyłem przeczytać, dobra. Możemy dostać to w myślach, bo tak nie zawsze zdążę. Mamy trochę gardło, bo nic nie chcę. Co? Przynajmniej do mojego królestwa kosztuje 95. Ale co kosztuje? A, czyli zaczyna się wojna. Ej, to skoro on tak poleciał... Znaczy... Halo, lol, co tu się dzieje? Co to jest? Halo! W ogóle, czemu tu jakiś typek leży? Halo, Dekiel, Dekiel. Czy naprawdę miał na imię Dekiel? Czy ja naprawdę tak to zjebałem? Dobra, nie wiem. No najwyżej będziemy mieli na imię Dekiel. No cóż, już mu się trudno. Co to w ogóle jest? To jest mapa naszego pięknego królestwa.
Jaki tron? Dobra, nie nikam. Dobra, idziemy. Trzeba walczyć za królestwo. W obronie królestwa. Już 20 minut lecimy. Ja, ty nie wierzę. Pierdolcie się, mroczne elfy. Pilnę kilka prawdy. Aj, tak jest, kapitan. Jak kontra... Co tu się dzieje? Wojna też się robi. Zostaw go! Durniu. Dobra, wojna się toczy. No chodź, dawaj na chlepę. Czemu mam... Halo! Halej... A czemu ty mi nie pomożesz, czy jesteś czarodziejem? Halo? O, jestem kretynem i teraz przegram. Mikstury przywrócą ci siłę. Jakie mikstury? Nie mam mikstur. Chyba, że mam. Mikstura leczenia mała. No, uleczysz się, czy nie, halo? A że teraz już mam, dobra. Każdej, że możesz użyć innego przedmiotu, okej. No dobra, zdążyłem, a fuck, już nie. Ej, dobra, czekajcie. Ej, no, kiedy moja walka, halo? Ha, musi być zero ten... Pierdol mu, dobra, to może mógł tam... Mamy radę, dobra. A czemu mnie nie atakujemy w ogóle, halo? A mogę mu od razu zajebać, zapomniałem. Fuck, czekajcie. A dobra, teraz jest nasza tura, tak? Zdolność, mogę tu, mogę pipę 6, czekajcie na którego. Raczej nauczyć kogoś, nie wiem, dobra. Jest, poszło, pięknie, nie żyjesz. Śmiecie, dobra, walimy teraz drugiego. Czekaj, jeszcze mogę pipa 6 zrobić, tak? Mogę pipa. No to dobra, no to pipa bo XD. I home run, szmato. Nie żyjesz, dobra. No i poszło, nice. No i dobra, pokonaliśmy, dobra. Łuk frajera. Tu mamy łuk frajera, lol. Słuchajcie, pomożemy temu naszemu kolegowi. Zostawiam go. Co ty robisz, śmieciu? Znowu łucznik frajera? Łucznik frajera, dobra. No dawaj, strzelajmy. O, nie zdążyłem ci faktycznie. Mam pip, czemu nie mogę pip użyć? Może nie mogę, dobra. Aha! Może nas wyjaśnię w tej... Przytrzymaj spację, aby powiem, nie, dobra, nie będziemy mi wspomniali. Łuk frajera. A, dobra. Łucznika teraz zajmiemy. Jakie ty! Jak dostał trzema strzałami naraz w mordę. Pozycja odbicia. No, on jest gotowy na twoje strzały. No dobra, to go walimy. Mogę go z boku? W sumie nie chciałem go z boku, wolę go z tego walnąć. No daj go. Yep! I home run, bitch! Dobra, 20 mu zostało, damy radę, cofamy się. On ma ubity rejty. A już się uleczył jakimś magicznym sposobem. No dobra, to co? Łukiem go dowalnimy na końcu. I trzeba... Ty, jak nas porobił, halo! Ja mogę to zablokować, ale się nie spojrzałem w sobie. Dobra, taki walimy go teraz tak. I nie żyjesz. Jest po tobie, uciekaj do mamy. Dobra, naszy Bambo daje radę. Dobra, NPC go nie ukradli. Tam jeszcze trzeba naszemu kotu pomóc. Dobra, zostaw wnuczka, co ty robisz, śmieciu. Kolejny zaraz łuk frajera przyjdzie? Ty, ten co kupałem ma. I co tu się dzieje? Halo? Jaki młot prawdy, halo? Riposta jakaś. Tarcze ma nawet skubaniec. Opony są słabe. Takie, dobra, okej, rozumiem. Ej, rozpoczynam tarczę, dobra, nice. Combo, wombo, udało się. Znowu ma osłonę. Jaki kum. Dobra, nie myślę na to. Poszło po combo i ma jeszcze 3 HP, tak? Jak tam mu się zniszczy, to ma 3 HP. Czy nie, znowu się uleczył. Ale czekajcie, co ja mam tu zrobić w ogóle? Osłona, nie.
Kiedy twoja broń rozbuje śnieklinki? Stop digging around. Tego nie mogę, bo on ma tarczę i to mi... Może tego. Zajebał mi! No mnie wyjaśnił. Zaraz go z łuku nie wezmę. Czekajcie, może tak to będzie. Może nie mogę z łuku. Muszę tego, tak? No ale jak ja mam tego wziąć, która to nic nie daje mi? Bo 3 HP mu zostają, bierze tarczę i z on jest nieśmiertelny. A nie mogę niczego innego, muszę to. I lol, a tego nie mogę, tego muszę. No ale jak mam go walnąć, jak to nic nie daje? Zobaczcie, ej, czekajcie, bo coś za wcześnie pisało. Aha, bo ja za wcześnie klikałem, dobra. Dobra, już wyjaśniony został. Poszło, nice. Zatem będziemy mieli ten, może tarczę będziemy mieli z tego typa, to by było dobre. Jakbyśmy mieli z niego tarczę. Dobra, wyjaśniony drugi. A nie, jeszcze trzeba pomóc. To dobra, teraz wyjaśniono go. Za wcześnie jeszcze kliknąłem też, dlatego nie wyszło combo takie fajne chyba. Dobra, no i wyjaśniony na sacy. Dobra, udało nam się powstrzymać elfy. Sami w sumie ich wyjaśniliśmy. Poziom trudności możesz zmienić w dowolnej chwili. Menu opcji. W ogóle jaki mam poziom? Mroczne elfy, odwrót, odwrót. No to pierwsza z odwrotu. Raz, dwa, trzy. Okej, dobra. I naprawdę zabrali elf. Ja już. Ja nie mogę. Żre się teraz na niego, ty. Wygnajemy go, ty. No i został wygnany. No i siema, cześć, nie ma cię. Co to jest za typ? Halo, śmedyk jest nasz. No dobra, no i kijek tam prawdy poszedł się. Nigdzie, no nie ma go. Zaniebali, ty! My się klepaliśmy z ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ma z 6 albo 7 naraz i co? No i prowini nas wszystkich. Ty, halo, co to jest za telefon? Za bardzo w skok czas zrobiłeś. Dobra, udało się, no teraz tak, co to jest, halo? To jest gotóweczka, mikstura uzdrowienia, kartka resor, dobra, nie wiem co to jest, nie wiem, co chcesz, żebym z tobą walczył? Dobra, nie, nie chcę się z tobą, kogoś pierdoli, nie chcę się z tobą bić, typie, nie o to chodzi. Ej, tu jest jakiś kocur, mogę tego koca wziąć? Miał, nie mogę go wziąć, tak? Coś zostało. Stara rękawica baseballowa, figurka, okej, okay, dobra. Ej, tu jest ten, dobra, weźmiemy kwiat dla Woziego. Czekaj, mogę na tą górę, więc zaraz zobaczymy, co tam jest. Pewnie coś tam będzie ciekawego. Cześć, gdzie jest Bezi? Halo, Bezi, horario. Chyba, że on... Cześć, to jest. Może ćwiczyć ma na manekinach, tylko dobra, czekaj, wejdę do środka. Jest, tu Bezi. Dobra. O, przepraszam, Bezi. Mylą mi się, czy tak do przyciski jeszcze. Mrym, mrym. No ale ten, ja mam dla ciebie żonkina, halo. Posunięto przed, dobra, udało się, nice. Kluczowe zadanie. Jeszcze tu jest coś, dobra, idę z tego, okej. Dobra, okej, okay, dobra, no właśnie potrzebuję, co mi tu masz? Sprzedaję. Ej, mogę coś innego sprzedać. Ej, zobacz, jest w końcu. Ale to nie to, czekajcie, co tam, lans? Peruki, sprzedajmy to, bo tego nie będziemy potrzebowali. Śmieci. Kartka z baseballista, to raczej też nie będzie potrzebne. Stara gąbka, to też nie. Resorak? Co to jest resorak w ogóle? A to jest jakieś pewnie auto. Stara rękawica baseballowa. Dobra, sprzedajmy to wszystko. Zawsze jakaś kasiorka będzie. Tu już stąd nic nie mamy. Mikstury. Mikstury to akurat zostawiamy. Kup, co tu mamy? Bronie. Ej, zobaczcie, są nowe bronie. Lol. Ale zajebiście. Była dwojownika za 5,50. Ej, dobra, to bierzemy, nie? Mhm, dobra, jak najbardziej, bierzemy buła dwojownika. Niektóry sprzęt, hełm lejdera, czekajcie. Teraz tak, sprzedaję bronię. Nie, bo trzeba założyć, dobra, czekajcie. Załóżmy sobie w takim razie, to załóżmy, tak, że postarz się w tło. No, teraz to mamy
Przepraszam, mieczek normalnie roku. A teraz tak, sprzedajemy i... Nie to, shit. Sprzedamy sobie ten mieczek, tak, sprzedaj. Jak najbardziej. Co tam w ogóle sprzęt? Hełm za 6 dolców. Tego nie mogę, tego nie mogę. A, to są jakieś peruki, to nie. Co to jest w ogóle strampon? Co to jest? Co? Naszywki na strój, aha. Mikstury, bronie. Co to jest w ogóle broń jeszcze? Miecz już mamy. Ukutuje mamy. Magiczna różdżka, żydowska laska i hopes. Chris. Dobra. Czy ja bym jedynie sobie co jeszcze kupił, to kupiłbym sobie ten helmik i w sumie to by było na tyle. Rękawice kakao byśmy jeszcze mogli sobie kupić. No dobra, na razie tak, kupimy na pewno ten helmik. Dobra, i to jest na tyle na razie. Chyba, że jeszcze ten helmik sobie sprzedamy. Wyposaż się, mamy tu piękny hełm. Słuchajcie, sprzedamy jeszcze ten pierwszego poziomu, ten helmik na pewno sobie. Bo nie będę trzymał... Aha, nie mogę tego strzelać od tego. To lipa, dobra. Te rękawice kiedy będą kupić w ogóle? Czy już mogę? LOL! Coś stało, halo, halo! Czemu ja je kupiłem, skoro mam... A, bo ja je... Czekajcie, czy to chyba było tak, że ja je kupiłem, ale nie mogę ich jeszcze założyć? Chyba tak to właśnie wyszło na to. Nowego znajomego, jej, super. Ekwipunek. Łapki, fapki. Pierwszy poziom, czwarty poziom. No, głupi jestem właśnie. No dobra, to najwyżej będzie... Dobra, będzie na potem najwyżej, no cóż. Możemy je modyfikować nawet, halo. Puste pole. Naszywki, dobra, aha, czy to naszywki takie. No dobra, ogólnie tak, wyglądamy tak, mamy drugi poziom, musimy mieć czwarty na tamten. Co tu jest z tym łukiem w ogóle? Aha, czy też możemy tu jakieś naszywki dać, jakieś takie główienka. Mam jakieś miksturki, no dobra, no to raczej byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, jeżeli subskrybujesz, to walnij dzwon obok subskrypcji. Ja jeszcze raz dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, siemka!